powyborcza układanka. Krzysztof Brejza i Kosma Złotowski, europosłami z regionu. I zrobię wszystko, żeby moich wyborców nigdy nie zawieść. Zależy mi na tym, żeby wyhamować ekologizm w Parlamencie Europejskim. Politycy z regionu Joanna Scheuring-Wielgus i Marcin Sypniewski z mandatami z Wielkopolski i Śląska. Zarzut dla kierowcy. Zasadniczo przyznał się on do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. W wypadku zginął policjant. Mandaty za niedozwolone parkowanie na toruńskim bulwarze. Ludzie są bardzo wygodni, faktycznie nie chce im się przejść kawałka. 29 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi. Miasto zapowiada interwencję. Na zegarach 18.30, Monika Buzalska, dzień dobry, zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Koalicja Obywatelska wygrywa wybory do Parlamentu Europejskiego, uzyskując w regionie ponad 44% głosów. Drugi wynik osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość z ponad 31% poparciem. Podium zamyka Konfederacja, na którą głosy oddało ponad 10% wyborców. Europosłami z regionu zostali Krzysztof Brejza i Kosma Złotowski. Ponad 205 tysięcy głosów i najwyższe procentowe poparcie w kraju. Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej, uzyskując zdecydowaną przewagę nad pozostałymi kandydatami, zasiądzie w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego. To jest najmniejszy okręg w całym kraju i rzeczywiście procentowo jest to najlepszy wynik kandydata do Europarlamentu, ale z drugiej strony to jest takie samo zobowiązanie, bardzo duże zobowiązanie wobec wyborców. Czuję na plecach brzemię odpowiedzialności i zrobię wszystko, żeby moich wyborców nigdy nie zawieść. W okręgu, który obejmuje region, mandat europosła wywalczył także zasiadający w Parlamencie Europejskim od 2014 roku Kosma Złotowski. Na kandydata Prawa i Sprawiedliwości oddano ponad 61 tysięcy głosów. Ja będę prawdopodobnie nadal w Komisji Transportu, więc tymi sprawami dalej bym był się zajmował, no ale zależy mi też na tym, żeby wyhamować ekologizm w Parlamencie Europejskim, co być może się uda, no to zobaczymy, jak będzie ten parlament wyglądał. Jednak europosłów związanych z województwem kujawsko-pomorskim będzie więcej. W Wielkopolsce mandat wywalczyła Joanna Scheuring-Wielgus, zdobywając ponad 57 tysięcy głosów. Oznacza to, że przestanie ona pełnić funkcję posłanki z okręgu toruńskiego, zakończy też pracę w Ministerstwie Kultury. W Sejmie zastąpi ją Piotr Kowal z Włocławka. Dużo trudniej tak dobry wynik, jaki osiągnęła pani poseł Joanna Scheuring-Wielgus, osiągnąć z listy Lewicy, która tego poparcia miała zdecydowanie mniej. Także wynik bardzo dobry i uważam, że faktycznie zasłużyła swoją pracą. W parlamencie zasiądzie także lider Konfederacji w regionie Marcin Sypniewski, który wystartował w okręgu numer 11 obejmującym województwo śląskie. Otrzymał tam blisko 50 tysięcy głosów, wygrywając dotychczasowym europosłem Dobromirem Sośnierzem o zaledwie 49 głosów. Z kujawsko-pomorskiego partie, które uzyskają poparcie mniejsze niż 30%, nie mają możliwości uzyskać mandatu, dlatego wysłaliśmy naszego zaufanego, bardzo zdolnego, dobrego polityka Marcina Sypniewskiego na okręg, w którym była większa szansa. Jesteśmy absolutnie przekonani, że Marcin zrobi kawał dobrej roboty. W europarlamencie zabraknie przedstawiciela trzeciej drogi z regionu. Ryszard Bober, który w kujawsko-pomorskim był jedynką na liście, uzyskał ponad 11 tysięcy głosów. Nasze oczekiwania były większe, ale się okazało, że jednak ta silna polaryzacja, niska frekwencja sprawiła, że duża część wyborców w trzeciej drogi, w tym Polski 2050, została w domu. Wiadomo już też, jakie poparcie uzyskały poszczególne komitety wyborcze. Na Koalicję Obywatelską zagłosowało ponad 241 tysięcy mieszkańców regionu, co daje ponad 44% głosów. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość, które otrzymało ponad 170 tysięcy głosów i poparcie na poziomie 31%. Możemy powiedzieć, pierwsza porażka PiSu od 2014 roku, od listopada 2014. No zaskoczeniem jest też niższe poparcie niż się można było spodziewać trzeciej drogi. Na trzecim miejscu w regionie z ponad 10% poparciem i 55 tysiącami głosów uplasowała się Konfederacja.
Nie sądzę, żeby ten trend się utrzymał, chyba że okaże się, że Konfederacja troszeczkę zmieni swoje podejście i swoją ofertę polityczną, odejdzie od takiej bardzo radykalnej twarzy i bardzo antykobiecej twarzy. Na trzecią drogę zagłosowało ponad 43 tysiące osób, co dało niespełna 8% poparcia. Piąty wynik w regionie uzyskała Lewica, na którą głos oddało ponad 25 tysięcy wyborców, co oznacza niespełna 5% poparcia. Znana jest już także wyborcza frekwencja. W regionie wyniosła ona blisko 36%. Najwięcej osób zagłosowało w Toruniu i Bydgoszczy. Olga Taraszka, TVP3 Bydgoszcz. A powyborcze komentarze na naszej antenie w programie Studio Polityka na żywo o godzinie 19:00. Zapraszam w imieniu Michała Adamskiego. A my pozostajemy w polityce we Włocławku i po trwającej kilka tygodni dyskusji doszło do porozumienia koalicyjnego w Radzie Miasta. O szczegółach poinformował były prezydent, a obecnie członek zarządu województwa Marek Wojtkowski. Koalicja w Radzie Miasta z Nową Lewicą została zawarta. My podjęliśmy decyzję już 2 tygodnie temu przez nasz organ statutowy, Radę Powiatu, o zawarciu koalicji z Nową Lewicą. Zgodnie z ustaleniami, jak widzicie Państwo, jest z nami pani prezydent Monika Jabłońska, która dzisiaj już rozpoczęła pracę na stanowisku zastępcy prezydenta Włocławka. Obecny przewodniczący, pan Piotr Kowal, wejdzie do Sejmu, zastępując posłankę Joannę Schering-Wielgus. No i zgodnie z ustaleniami oczekujemy nowego głosowania na przewodniczącego. Naszą kandydatką na przewodniczącą Rady Miasta jest pani radna Ewa Szczepańska. I kolejne tematy. Jest zarzut dla kierowcy ciężarowego MAN-a po sobotnim wypadku w miejscowości Kąpie w powiecie żnińskim, w którym zginął 30-letni policjant z Tucholi. 54-letni mężczyzna odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Agata Hełka-Wnuk. Kierowca ciężarowego MAN-a został nad ranem przesłuchany w prokuraturze. On przyznał się do winy, ale jak powiedział śledczym, momentu wypadku nie pamięta. Po przedstawieniu zarzutu mężczyzna został przesłuchany. Zasadniczo przyznał się on do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Natomiast ze złożonych przez niego wyjaśnień wynika, że nie pamięta on przebiegu całego zajścia. Sprawca twierdzi, że zatrzymał się po zdarzeniu w lesie i dopiero wówczas ocknął się po zdarzeniu. Pobrano krew do szczegółowych badań. Musimy sprawdzić, jaki był stan zdrowia i stan psychofizyczny kierującego samochodem ciężarowym. Kontynuowane będzie głównie w tym zakresie postępowanie przygotowawcze. Mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Przypomnijmy, do wypadku doszło w sobotę chwilę po godzinie 9. Wtedy kierowca ciężarówki zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zdarzenia z prawidłowo jadącym samochodem osobowym. Na miejscu zginął 30-letni kierowca. Jak się później okazało, to policjant z Komendy Powiatowej Policji w Tucholi. Mateusz Sikora służył w jednostce od 2001 roku, a w geście żałoby kujawsko-pomorska policja na swoich stronach internetowych przybrała biało-czarny kolor. Dla zbliżeń Agata Hełka-Wnuk. Władze Torunia planują podjąć działania w związku z kolejnymi przypadkami nieprawidłowego parkowania w obszarze Starego Miasta. W weekend nowe trawniki nad Wisłą bezprawnie zamieniły się w parkingi. Tak w niedzielne południe wyglądał toruński bulwar. Obecność strażników miejskich nie jest przypadkowa. Dzień wcześniej niemal wszystkie trawniki posłużyły kierowcom za parking. Ludzie są bardzo wygodni, faktycznie nie chce im się przejść kawałka. Jak już jeden zaparkuje niezgodnie, no to reszta za nim parkuje. To już taki nawyk nasz polski. Obszar toruńskiej Sarówki od lat objęty jest strefą zamieszkania. Oznacza to, że pierwszeństwo mają piesi, poruszać można się z prędkością do 20 km na godzinę i parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Już w sobotę 29 kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi. Dwóch zostawiło pojazdy jeszcze na noc, w związku z czym musieli mieć z nami spotkanie kolejnego dnia, czyli w niedzielę. Władze miasta zapowiadają interwencje nie tylko w okolicy bulwaru. Rozmawiałem wczoraj i przedwczoraj z komendantem miejskim straży. Będziemy również rozmawiać z policjantami, żeby wzmożyć te patrole w obszarach, gdzie
te sygnały o nieprawidłowościach, jeśli chodzi o parkowanie, są. Jeszcze w tym tygodniu miasto ma poinformować o działaniach, jakie planuje podjąć w związku z nieprawidłowym parkowaniem w obrębie Starego Miasta w okresie turystycznym. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane. Tylko w Bydgoszczy na umieszczenie w pieczy czeka ponad 50 dzieci. Cudne Ostromecko. Zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku wśród cudów Polski. Wojewoda kujawsko-pomorski powołał nowych wojewódzkich konsultantów w dziedzinie medycyny. To specjaliści, którzy stoją na straży prawa i ochrony pacjentów. Z jednej strony to jest ogromne dla nas wyróżnienie i zaszczyt, a z drugiej strony też olbrzymia odpowiedzialność, którą Państwo na nas nakładają i mamy nadzieję wywiązać się z tej odpowiedzialności przede wszystkim dla podnoszenia jakości standardów opieki medycznej w naszym województwie. Jest to ogromne wyzwanie, zwłaszcza w dobie nowych terapii, immunoterapii leczenia celowanego. Mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu dla dobra pacjentów. Będę starała się pełnić tą funkcję w sposób rzetelny. Sporo pracy przede mną. Jako konsultant wojewódzki mam przed sobą zadania, które są zadaniami na pewno budzącymi kontrowersje, a jednocześnie na tyle palącymi, że czuję, jak ważnym jest, by zająć się na przykład dostępem doświadczeń z zakresu medycyny rozrodu. Mamy tutaj na myśli poprawę świadczeń, które pozwoliłyby pacjentkom uzyskać dostęp do antykoncepcji. Przede wszystkim dzisiaj publicznie chciałbym Państwu podziękować za to, że zdecydowaliście się pełnić tę bardzo odpowiedzialną funkcję konsultantów wojewódzkich. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, bo każdy z Państwa ma ogromny dorobek, czy to naukowy, czy doświadczenie medyczne, czy pracy w służbie zdrowia. Dyrektor Teatru Polskiego w Bydgoszczy Wojciech Faruga zostanie dyrektorem Warszawskiego Teatru Dramatycznego. Faruga zostanie powołany na 5-letnią kadencję od 1 listopada. O szczegółach piszemy na portalu internetowym TVP3 Bydgoszcz. A my pozostajemy przy kulturze. Odkrywają przeszłość, gromadzą eksponaty, ale także edukują dziś. 13 pracowników muzeów odebrało wyróżnienia z rąk zarządu województwa. Uroczystość odbyła się z okazji Międzynarodowego Dnia Muzeów. Konserwuję zabytki, głównie zabytki drewniane, wielkogabarytowe, również zabytki metalowe i skórzane, które trafiają do nas do muzeum właśnie do konserwacji. Bardzo lubię tą pracę. Jest możliwość odpoczynku w tej pracy, mimo że sprawia dość dużo wysiłku. Trzeba posiąść wiedzę z różnych dziedzin, bo i pracujemy na mikroskopach i jestem z wykształcenia chemikiem, czyli ta wiedza chemiczna też jest wykorzystywana, ale bardzo ciekawa. Zawsze człowiek się cieszy, jak go doceniają, więc na pewno się cieszę i cieszę się, że pan dyrektor i pan marszałek docenili moją pracę. Staram się jak mogę, więc no cieszę się, że to zostało docenione. To jest odkrywanie przyszłości, to jest obcowanie z zabytkami, z tym, co człowiek stworzył, pozostawił po sobie setki, tysiące lat temu. To jest po prostu spotykanie się z tym, co człowiek dawniej po sobie pozostawił. Nagradzamy 13 wyróżniających się muzealników i chcę im za ten trud, pracę na rzecz ratowania i eksponowania naszego dziedzictwa kulturowego, tego materialnego, ale też i duchowego, bo muzea zajmują się również i tą spuścizną, bardzo serdecznie podziękować. Toruń planuje likwidację kolejnych kopciuchów. Dziś miasto podpisało umowę z PGE, na mocy której w ciągu najbliższych 4 lat podłączonych do sieci ciepłowniczej zostanie 49 budynków należących do miasta. Dzięki temu z blisko 400 lokali zniknie niemal 600 starych pieców. Ta inwestycja zakłada likwidację piecy, czyli zgodnie z uchwałą sejmiku likwidujemy piece, podłączamy budynki do centralnego ogrzewania z miejskiej sieci. 49 budynków. Koszt na dzień dzisiejszy około 20 milionów złotych. Od wielu lat inwestujemy w dekarbonizację ciepłownictwa, w transformację energetyki i taka zmiana ogrzewania, czyli likwidacja pieców węglowych, tak, i przyłączenie tego do ciepła sieciowego, który jest bezemisyjny w miejscu przyłączenia, myślę, że bardzo, bardzo dużo poprawi komfort życia mieszkańców, poprawi środowisko. Zasób miejski
był zmodernizowany i dostosowany. W zasadzie 390 lokali będzie gruntownie zmodernizowana o ten aspekt właśnie techniczny, jeśli chodzi o źródła ogrzewania. No i można powiedzieć, że znaczny zasób gminny, jeśli chodzi o występowanie tak zwanych kopciuchów, zostanie zmodernizowany w ogóle, bo pozostanie nam około 170 tego typu lokali, z którymi sobie jesteśmy również w stanie poradzić. Rodziny zastępcze pilnie poszukiwane, tylko w Bydgoszczy na umieszczenie w pieczy czeka ponad 50 dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje nie tylko kandydatów, którzy stworzą maluchom bezpieczny dom, ale także wolontariuszy, którzy będą wspierać rodziny w ich codziennych zadaniach. Może to być pomoc przy odrabianiu lekcji, zabawie czy wyjściu do lekarza. Miłość na pełen etat. Państwo Antczak tworzą zawodową rodzinę zastępczą od kilku lat. Przy gromadce dzieci, pracy, dodatkowych zajęciach i wizytach u lekarzy liczy się sprawnie ułożony plan. Aktualnie wychowujemy 5 dzieci, dodatkowo pracujemy, więc nasz dzień jest bardzo chaotyczny, wymaga super organizacji, dzieci mają też zajęcia dodatkowe. Nasze dzieci to są dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, więc mają też terapię, rehabilitację, wizyty u specjalistów, także spięcie tego grafiku i w ogóle zapamiętanie, co jest kiedy, jest bardzo trudne. Każdego dnia rodzice starają się spędzać czas z dziećmi jeden na jeden, tak by każdy był zauważony. Poświęcić odpowiednio dużo uwagi dzieciom pomoże wolontariuszka. Pani Monika jest osobą z niepełnosprawnością, więc dobrze rozumie, ile uwagi wymagają maluchy ze specjalnymi potrzebami. U państwa Antczak od pierwszych chwil znalazła wspólny język także ze starszymi dziećmi. Coś czuję, że będzie bardzo dużo zabawy i wyciągania energii. Typu zabawa na poduszki, znając życie, może jakieś szycie dla lalek Barbie, czy po prostu granie w piłkę z dziećmi, czy coś takiego. Dobrze mieć w domu kolejną osobę, by nikt z maluchów nie czuł się pominięty. Wolontariuszy i rodziny zastępcze łączy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Ważne, by w miarę możliwości blisko siebie mieszkali, ale także rozumieli swoje wzajemne potrzeby. Potrzebna jest chęć do wspierania rodzin zastępczych. To jest taki punkt numer jeden. Potrzebne jest otwarte serce. Nie jest wymagana wiedza ani doświadczenie. My jesteśmy od tego jako tutaj koordynatorzy, żeby wspierać też wolontariuszy, żeby opowiadać o tych rodzinach, wprowadzać ich w nowe środowiska. Chętne osoby do pomocy rodzinom zastępczym mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy. Uczniowie szkół podstawowych z gminy Białe Błota wzięli udział w przemarszu pod hasłem Stop Hate. Było to zwieńczenie debaty młodzieżowej o tym samym tytule. Akcja ma m.in. uświadomić młodym ludziom, że w sieci nikt nie jest anonimowy, a pomoc w razie potrzeby jest na wyciągnięcie ręki. Hejt jest wszechobecny, nie ma na to zgody. Rok szkolny zaczęliśmy hasłem Budujmy relacje. I kończymy rok szkolny właśnie taką debatą, na którą to debatę zaprosiliśmy 4 placówki z terenu gminy Białe Błota. Jeszcze raz powtórzę z całą mocą, nie ma na to zgody, to jest nasz nauczycielski, pedagogiczny głos. Chcemy to pokazać naszym uczniom i nie tylko naszym. Taka debata jak dzisiaj daje mi dużo do myślenia przeciwko hejtowi. Nie można hejtować, bo to jest bardzo złe. Na pewno ignorować takich ludzi i nie myśleć o tym po prostu co mówią, bo to jest nieprawda, oni po prostu chcą swoje emocje wyładować na kimś i po prostu najlepiej tego nie słuchać, zablokować kogoś. Czasami się zdarza, że się to zauważa jednak. Wiecie, gdzie szukać pomocy, do kogo iść na przykład z czymś takim? No na pewno do pani psycholog u nas w szkole. No i też, nie wiem, no z różnymi osobami można o tym porozmawiać. Z badań wynika, że przynajmniej 1/3 młodych ludzi, młodzieży spotkała się z hejtem wobec swojej osoby. Ponad 2/3 młodzieży zna takie osoby, które doświadczyły hejtu. Myślę, że to dzisiejsza debata też pokazała i to, co młodzi ludzie się tutaj wypowiadali, którzy są przecież w wieku szkoły podstawowej. Zespół pałacowo-parkowy w Ostromecku zdobył tytuł Cuda Polski w plebiscycie National Geographic. W każdym województwie głosowano na 3 miejsca, spośród których wybierano jedno najpiękniejsze. W Kujawsko-Pomorskim zwycięzcą okazały się pałace w Ostromecku wraz z otaczającym je parkiem. To miejsce zbudowane w stylu warszawskiego rokoko. Z okien pałacu, a także z tarasu znajdującego się za budynkiem roztacza się malowniczy widok na rozciągający się ogród włoski, a także Wisłę wraz z jej starorzeczem. Zespół pałacowo-parkowy chętnie odwiedzany jest przez mieszkańców regionu. Odbywają się tam koncerty i cieszące się dużym zainteresowaniem wydarzenia kulturalne. Ostatnią z nowości jest kolekcja figurek słów.
cudów. W ubiegłym roku na listę cudów Polski wpisano Wyspę Młyńską i Młyny Rotera. A teraz przenosimy się do świata zwierząt. Są inteligentne, wierne i kochające. Zalet psów można by wymieniać wiele, dlatego nie bez przyczyny nazywane są one najlepszymi przyjaciółmi ludzi. Wiele z nich nadal jednak czeka na swojego opiekuna, dlatego z okazji Dnia Przyjaciela specjalne spacery zorganizowały schroniska dla zwierząt w Toruniu i we Włocławku. Kilkadziesiąt czworonogów, a wśród nich Magellan, Pilot czy Scooby-Doo. Każdy z innym bagażem doświadczeń, spragniony opieki i miłości. Mamy swoje w domu, ale wiemy, że te, które są w schronisku, też potrzebują człowieka, też potrzebują tego, żeby z nimi wyjść, żeby się nimi troszkę zająć. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Toruniu łącznie na adopcję czeka 280 psów. Spacery to dla wielu z nich wyczekiwana część dnia. Za wyprowadzenie czworonogów odpowiadają pracownicy schroniska i wolontariusze. Tym razem mógł to zrobić każdy chętny. Z aktywnego czasu skorzystały zwierzęta, ale też ich nowi opiekunowie. Mi daje radość po prostu, bo te psy się tak cieszą i zarażają mnie tą energią. Są terapeutyczne. Mnie na pewno tutaj uspokajają. No i to, to jest takie szczęście. Są psy z przeżyciami, są psy trudne. Też po prostu opowiadamy o tym, jak się zachować w danej sytuacji podczas takiego spaceru już w parku, dlatego że tych psiaków w Parku Bydgoskim bardzo dużo spaceruje i musimy zachować też wszelką ostrożność. No i jakby w cały ten system tutaj wewnętrzny wprowadzamy. Około 3-kilometrowy dystans pokonali z kolei uczestnicy biegu na 6 łap we Włocławku. Cykliczne spacery pozwalają lepiej poznać schroniskowe czworonogi, wpływają też na ich socjalizację. To też okazja, by dowiedzieć się więcej o samej procedurze adopcji. Każda adopcja jest inna. Dlaczego? Dlatego, że każdy dom jest inny, każdy pies jest inny. Zwierzak również może wrócić po 7 dniach, bo różne są sytuacje. Zawsze tutaj informujemy osoby, że my nasze zwierzęta obserwujemy w warunkach schroniskowych. Ja nie wiem, jak dane zwierzę zachowa się w stosunku do dziecka. Ja nie wiem, jak dane zwierzę zachowa się w domu, jak już się poczuje, że tak powiem, panem na włościach. Na szczęście to akurat rodzaj ryzyka, na którym więcej można zyskać niż stracić. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. A ze mną w studiu jest już Hubert Malinowski, który ma dla Państwa dobre informacje ze świata sportu. Dzień dobry. Dzień dobry, rzeczywiście dobre, bo mamy kolejne kwalifikacje olimpijskie dla zawodników z regionu. Potwierdzenie kwalifikacji uzyskała strzelczyni Zawiszy Aneta Stankiewicz. Natomiast Mateusz Polaczyk z Zawiszy Bydgoszcz udanym występem w Pucharze Świata zagwarantował sobie udział w igrzyskach w kajakarstwie slalomowym. Dla nas to też był ostatni jakby etap kwalifikacji na igrzyska. To zostało wykonane, to, że wpadła blaszka, tylko, że tak powiem, się cieszyć. Igrzyska, to był priorytet. To na to czekałem bardzo, bardzo długo, można powiedzieć, że od Londynu, a tak naprawdę od operacji, nie? Po nieudanych kwalifikacjach na igrzyska w Tokio. Więcej na ten temat oraz pozostałe informacje sportowe w wieczornym serwisie o 21.45. Hubert Malinowski, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Zobaczmy, czy równie dobre informacje ma dla nas Marcelina Bociek. Zobaczmy, co w pogodzie. Witam serdecznie. W ostatnim czasie na Kujawach gościło dużo słońca, ale nadchodzi zmiana aury. Już w ciągu najbliższej nocy w całym kraju ukształtuje się niż, który przyniesie bardzo duże zachmurzenie. Chmurzyć się będzie także na Kujawach. Tej nocy może także popadać, a nawet zagrzmieć, przede wszystkim w północno-zachodniej części województwa. Natomiast jutro już zdecydowanie pogodniej, choć na niebie nadal będzie dużo chmur, to synoptycy nie prognozują, żeby miało padać. Na termometrach jednak nieco niższe wartości w wielu miejscach poniżej 20 stopni Celsjusza. Do tego podmuchy chłodnego wiatru. A więcej o prognozie pogody już za moment po głównym wydaniu zbliżeń. Zapraszam serdecznie. Teraz to już wszystkie informacje. Wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21.30. Zapraszam i do zobaczenia.